poza pośrednim wyniszczaniem w obozie, była jeszcze jedna forma otwrzenia. Otwrzenie był to zabieg pseudohigieniczny, który prowadził do śmierci. Takie otwrzanie odbywało się w ten sposób, że wyganiało się przed blok ludzi gołych, każdy trzymał w zębach swoje ubranie, stawało się przed kadziami, maczali te ubrania w tych kadziach z jakimś roztworem niby zabijających wszy, a potem czekało się całą dobę, to był październik, na zimnie, aby dostać jeszcze mokre ubranie i koce. Przy okazji tego otwrzenia było jeszcze niebezpieczeństwo zarażenia się dodatkowo i tyfusem, i świerzbem, ponieważ wchodziło się do kadzi z olbrzymią ilością jakiejś gęstej, brudnej wody, w której, prawda, kąpały się poprzednio osoby zarażone. Najważniejszą rzeczą było, żeby te chore, zwłaszcza ciężko chore, uchronić przed otwrzeniem. Więc robiło się to w ten sposób, że przenosiło się możliwie większą ilość chorych na inne bloki z bloku, który był poddany temu zabiegowi. No i w ten sposób wydostanie się poza ten szereg idący na otwrzenie równało się również, prawda, uratowaniu życia.